Cześć! Coraz cieplejsze dni przed nami, będziemy coraz więcej ciała odsłaniać. No i pytanie, czy w związku ze zmianą warunków atmosferycznych i pogodowych wypadałoby coś zmienić w pielęgnacji? I tak, i nie. Wiele zależy od tego, jak Wasza pielęgnacja wygląda, co robiłyście bardziej przez ten zimowy czas ze swoją skórą. Czy może jednak wydarzyło się coś, co sprawiło, że chciałybyście na wiosnę po prostu jak gdyby zrzucić starą skórę, wejść w nową, poczuć ten przypływ energii. Być może macie taki rytuał, że robicie sobie jakieś porządki specjalnie na wiosnę i potrzebujecie też same dla siebie takiego relaksacyjnego wejścia w wiosnę. No to jeżeli tylko czujecie, że chciałybyście zrobić coś dobrego dla siebie, dla swojej skóry, to zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Dzisiejszy film powstał przy współpracy z firmą Opcja Natura, więc dzisiaj chciałabym przedstawić Wam takich 5 punktów, które uważam za bardzo istotne do wprowadzenia, kiedy nadchodzi wiosna, i będę Wam pokazywała tutaj kilka kosmetyków właśnie firmy Opcja Natura. Niemniej jednak myślę, że tak naprawdę każda osoba skorzysta na tych radach, także serdecznie zapraszam do oglądania. Z jakimi problemami skórnymi można borykać się po zimie? Przede wszystkim biorąc pod uwagę to, że była mroźna pogoda i często ubieraliśmy się na cebulkę, bardzo częstym problemem są niedoskonałości właśnie w okolicach np. dekolt, czy na plecach, czasami też np. na ramionach, czy na udach. Czasami nie są to takie stricte niedoskonałości w stylu zmiany trądzikowe, często mogą to być też potówki. I zanim przejdziemy stricte do ich na przykład silnego złuszczania, to warto jest wspomóc się i wygoić te zmiany. Czyli najpierw goimy wszystkie takie zmiany zaczerwienione, które na naszej skórze są. Czy to właśnie potówki, czy bardziej zmiany trądzikowe, warto zadziałać przeciwzapalnie, czyli załagodzić te zaczerwienienia, które na skórze są, wspomóc ich gojenie i dopiero ewentualnie później, kiedy ten pożar największy zostanie ugaszony, kiedy właśnie wyciszymy pracę tej skóry, to dopiero w dalszej części można myśleć o jakimś tam mocniejszym peelingu. Więc pierwsza rzecz, wyciszamy stany zapalne. I co tutaj warto jest zastosować? Algi, na przykład spirulina, glinki, być może zielona, bo jest taka mocniej ściągająca i na ciało nadaje się idealnie. Mam tutaj coś, żeby Wam pokazać. Jest to maseczka Zielone Oczyszczenie właśnie firmy Opcja Natura, która zawiera zarówno tą zieloną glinkę, jak i spirulinę, ale zawiera również olej laurowy o silnym działaniu antyseptycznym. Tego typu maseczkę można z powodzeniem nakładać sobie zarówno na twarz, jak i na ciało, przykładowo dekolt czy plecy, w zależności od tego, czego Wasza skóra potrzebuje. I nie zraźcie się tym, że na przykład ta maseczka niekoniecznie ma taką idealnie gładką masę. To jest bardzo częsta charakterystyka maseczek, które są w 100% naturalnej, które nie mają dodatków jakiejś wielkiej ilości stabilizatorów, emulgatorów, tych substancji, które niepotrzebnie by skórę obciążały. Nałożyć substancje aktywne na skórę i pozwolić im zadziałać. 15-20 minut, zrelaksować się. Ta maseczka nie zastyga na skórze, więc jest to o tyle komfortowe, że nie ma takiego odczucia po jakimś czasie, że skóra jest ściągnięta, jakby jest dyskomfort, że coś niepokojącego się dzieje. Właśnie dzięki dodatkowi tego oleju laurowego jest bardzo komfortowe uczucie, że ta maseczka nie zastyga, a skóra jest cały czas odżywiona i cały czas pobiera te związki, których potrzebuje. Spłukuje się bezproblemowo, co dla mnie osobiście przyznaję jest bardzo dużym plusem, bo zwyczajnie nie lubię zbyt dużo czasu spędzać w łazience, bawiąc się przy długim spłukiwaniu, bo wtedy jednocześnie też czuję, że wymywam nadmiar aż tej maseczki z twarzy, czyli nie tylko maseczka, ale też jakieś substancje aktywne, które chciałabym, żeby na skórze pozostały. Tutaj bez problemu wszystko łatwo się spłukuje i nie zostawia brudnej armatury, za co chwała. Natomiast jeżeli chcecie jeszcze dodatkowo wspomóc jakoś to gojenie niedoskonałości, które na skórze się pojawiają, a macie możliwość skorzystania z takiej opcji, jaką jest kąpiel w wannie, to przypominam, że świetną opcją i świetnym w ogóle pomysłem są kąpiele. Dosypywanie sobie przykładowo jakiś soli do kąpieli o działaniu przeciwzapalnym, albo przykładowo czystych glinek, albo jakichś olejków eterycznych z dodatkiem takich właśnie substancji, które będą działały bakteriostatycznie i przeciwzapalnie. Przykładowo olejek lawendowy jest tutaj świetnym wyborem do takich kąpieli.
I o ile przede wszystkim na ciele, pod wpływem noszenia tych wszystkich grubych ubrań, po zimie zdarza się, że ta skóra wymaga takiego właśnie wspomożenia gojenia, to zwłaszcza na przełomie zimy i wczesnej wiosny zdarza się, że też pojawiają się jakieś niedoskonałości. To zdarza się, że jest to przypadłość osób, które mają skórę bardzo wrażliwą pod kątem zmiany warunków atmosferycznych. Czyli przykładowo, kiedy jest mroźna zima, te osoby celowo czują, że ich skóra tego wymaga i potrzebują używać bardziej odżywczych konsystencji. No i wiadomo, wraz ze zmianą pogody to nie jest tak, że z dnia na dzień zmieniają dany kosmetyk, tylko na przykład chcą zużyć kosmetyk, który do tej pory się im spisywał, a okazuje się, że ze względu na zmianę pogody, łagodniejsze warunki atmosferyczne, ta skóra nie potrzebuje już aż tak mocnego odżywienia, ochrony, i na przykład skóra gdzieś zaczyna być nadmiernie obciążona, więc znowu pojawiają się niedoskonałości pod kątem takiego zbyt nadmiernego obciążania skóry, tak kolokwialnie nazywa się to zapychanie. I o ile tutaj ta maseczka jak najbardziej też się może spisać, ale warto jest zadziałać przede wszystkim u podstaw, u źródła, na przyczynę, czyli właśnie zmienić takie bardzo bogate formuły na troszeczkę lżejsze. I przykładowo świetnym pomysłem jest nie tylko zmiana kremu, ale też zmiana kosmetyku do tonizacji czy do oczyszczania. W kwestii tonizacji uważam, że świetnym wyborem zamiast klasycznych toników są właśnie hydrolaty. I tutaj wybrałam wodę czarującą z róży. I to jest woda, hydrolat, który jest opisywany na stronie producenta, że posiada lekko kwaśne pH, więc bardzo duży plus za to, że tutaj już nawet producent wyszczególnia i zwraca nam uwagę, że ten hydrolat jest przeznaczony do tonizacji skóry. Hydrolaty ze względu na to, że one są bardzo prostymi związkami i nie mają zbyt wielu dodatków innych, dodatkowo jakichś substancji aktywnych, one są bardzo lekkie i bardzo często one nie pozostawiają żadnej, nawet nie tyle warstwy, ale niczego, co mogłoby jakkolwiek skórę obciążyć. To jest produkt dedykowany przede wszystkim do tonizacji i odświeżenia, w ogóle skóry nie obciąża, chociaż jednocześnie dodaje nam troszeczkę właściwości pielęgnacyjnych, no i jak to preparat do tonizacji wzmacnia nasz naturalny mikrobiom, co jest bardzo na plus dla dobrej kondycji naszej skóry, bo prawidłowy mikrobiom to brak problemu z niedoskonałościami. Warto jest o tym sobie pamiętać. Więc przede wszystkim zmiana na przykład takiego klasycznego toniku na hydrolat, zmiana również kosmetyku myjącego, jeżeli do tej pory używałyście mleczek bądź emulsji, czyli takich bardziej treściwych preparatów, warto byłoby je zmienić na przykład na jakieś ciut mocniej oczyszczające, pianki czy żele, ale pamiętajcie, to jest mega istotne, że po żadnym kosmetyku myjącym nie powinnyście mieć takiego odczucia, że skóra jest ściągnięta, z dyskomfortem, bo to świadczy o naruszeniu bariery hydrolipidowej. No i oczywiście zmiana kremu na lżejszy, dobrze wchłanialny. Jeżeli tylko czujecie, że Wasza skóra tego potrzebuje, dostarczcie to. Dostarczcie, bo zdarza się tak, że niektóre skóry faktycznie tak mają, że wraz ze zmianą pogody wymagają troszeczkę lżejszego nawilżenia. I świetną opcją kremu, którą chciałabym Wam dzisiaj zaproponować, jest Biobotox. No, nazwa bardzo, przyznaję, intrygująca. Jest to krem, który ma być z jednej strony przeciwstarzeniowy, ale z drugiej strony on ma też mieć silne właściwości normalizujące. I faktycznie pod kątem konsystencji jest bardzo lekki, pomimo tego, że jest jednocześnie bardzo silnie nawilżający. W konsystencji czuć, że on silnie skórę odżywia, ale całkowicie się wchłania i nie zostawia żadnej wyczuwalnej warstwy. Posiada niacynamid, posiada kwas hialuronowy o silnych właściwościach nawilżających, a także olejek lawendowy. Olejek lawendowy również ma takie właściwości łagodzące, przeciwzapalne i też przeciwtrądzikowe. On reguluje pracę gruczołowo-jojowych, ale olejek lawendowy, ja tak osobiście, prywatnie, nazywam takim naturalnym botoksem, bo olejek lawendowy relaksuje skórę, relaksuje mięśnie, więc mięśnie, które odpowiadają za ekspresyjną, mocną mimikę, jeżeli my relaksujemy, no to nie pogłębiają się zmarszczki mimiczne. Czyli jeżeli chcemy wygładzić rysy naszej twarzy, sprawić, żeby mimika nie była aż tak mocno ekspresyjna, to warto o olejku lawendowym pamiętać w naszej pielęgnacji. To jest w ogóle olejek lawendowy, jest bardzo, ma szerokie spektrum zastosowania, właśnie, że on może być przeznaczony i dla cery dojrzałej, ale też dla cery, która ma jakieś niedoskonałości i jednocześnie olejek lawendowy jest
najdelikatniejszym i najlepiej tolerowanym przez skóry wrażliwe olejkiem eterycznym, a olejki eteryczne są naprawdę bogactwem różnych substancji działających wielokierunkowo na skórę. Oczywiście oba kosmetyki można również stosować na ciało, jeżeli ktoś ma taką potrzebę. Przykładowo, jeżeli czujecie, że niedoskonałości, które gdzieś tam zlokalizowane są na Waszej skórze, są na przykład mocno zaczerwienione i chciałybyście to wyciszyć, to właśnie po kąpieli tonizacja, tak samo jak skóra na twarzy i na przykład zastosowanie takiego kremu, który ma wspomóc gojenie się tych niedoskonałości, tak, jak najbardziej. Przyjęło się, że my zazwyczaj twarz pielęgnujemy bardzo intensywnie rano, wieczorem, a nawet nie zawsze po kąpieli pamiętamy, żeby zastosować balsam. I w zdecydowanej większości balsamy przeznaczone są do ukojenia, do nawilżenia, do łagodzenia, bo częściej skóra na ciele ma tego typu problemy. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś ma bardziej problemy ze zmianami trądzikowymi lub jakimiś wypryskami na skórze, to takim nieodpowiednio dobranym balsamem można jeszcze je nasilić. Stąd też bez obaw. Skóra na ciele tak naprawdę pracuje dokładnie w ten sam sposób jak na twarzy. I bardzo prawdopodobne, że jeżeli macie jakiś problem na twarzy i coś na twarzy widzicie, że Wam pomaga, to to samo może się sprawdzać również na dekolcie, na plecach, na ramionach. Więc warto też sobie testować kosmetyki na ciele, żeby sprawdzić, czy aby może się nie okaże, że Wasza skóra będzie wyglądała lepiej pod wpływem tak stosowanych preparatów. No i dobrze, no i przejdźmy może do tego, jeżeli my już tą skórę przykładowo sobie wyciszymy, albo w ogóle nie mamy takich problemów z jakimiś tam niedoskonałościami na ciele, tylko wręcz przeciwnie, przez zimę troszkę się może zasiedziałyśmy, no bo to zimno, na siłownię nie bardzo, a ćwiczyć też się nie chce, no bo dzień krótki, to tak łatwiej odpalić Netflixa, nie? Ja też wiem i też mam mnóstwo różnych własnych wymówek, więc żeby wkręcić się na nowo w ten taki fit rytm i zadbać troszeczkę o siebie, peelingi do ciała. I o co tutaj chodzi? W kwestii peelingów, jeżeli my wykonujemy sobie masaż z dodatkiem drobinek, przykładowo cukru lub soli, w zależności jaki mamy peeling, to te drobinki pomagają usprawnić przepływ limfy. Być może za dużym stwierdzeniem byłoby, żeby obiecywać, że jakiś tam kosmetyk wyszczupli bardzo mocno uda i wystarczy tylko stosować peeling, żeby schudnąć. No, takich cudów niestety nie ma, ja też żałuję. Niemniej jednak, jako substancja, która dodatkowo nam usprawnia walkę o gładką skórę, o szczupłą sylwetkę, żeby przepychać tą limfę, no masaże są bardzo uznaną metodą walki na przykład z celulitem. Masaże stosują również osoby, które intensywnie trenują, sportowcy, osoby uczęszczające systematycznie na siłownię, no bo masaż zapobiega też i zmniejsza zakwasy. Więc niezależnie od tego, czy chcecie się dopiero na nowo wkręcić w świat fit, czy może chciałybyście po siłowni się zrelaksować, peeling zawsze jest fantastyczną opcją. Jeżeli chodzi o ten peeling, który ja tutaj mam, Peeling Relax, on ma dodatek soli Epsom. I to jest sól z bardzo dużym dodatkiem magnezu, który właśnie relaksuje mięśnie i wprowadza w stan takiego spoczynku. Dodatkowo jest tutaj olej śliwkowy, truskawkowy i makadamia. Więc ten peeling zostawia od razu taką skórę przyjemnie gładką i nawilżoną, nie trzeba już potem stosować balsamu. Jedna z Was zadała mi pytanie, czym jest olejek Mei Chang? To jest inaczej olejek eteryczny Listea cubeba, czyli werbena. I ona nadaje temu kosmetykowi piękny zapach cytrusowy, ale to nie jest cytryna, to jest żółte nim 2. To jest piękny zapach i przyznaję, że ja osobiście bardzo go lubię. Uważam, że jest to jeden z najpiękniej pachnących olejków eterycznych, bo o ile niektóre osoby mają zastrzeżenia, że tam olejki eteryczne pachną dość w specyficzny, ostry i taki surowy, naturalny sposób, tak właśnie ta werbena zazwyczaj przez to skojarzenie z żółtymi nim 2 zazwyczaj bardzo miło się wielu osobom kojarzy, więc wprowadza w stan takiej relaksacji, wyciszenia, ale jednocześnie też takiego orzeźwienia przez tą cytrusową nutę. No i jak już mówimy o ciele, nie zapominajmy o stopach. Ja przyznaję, że jeżeli chodzi o kwestie stóp, to jest moja totalna pięta achillesowa, jak się nam ładnie tutaj to przysłowie złożyło. Z tego względu, że ja przyznaję, o ile nie mam problemu z pielęgnacją całego ciała, od czubka głowy aż po łydki,
tak przyznaję, że ze stopami mam problem. Nie lubię tego odczucia, że stopy się kleją, że są śliskie, że to jest niekomfortowe. I jeżeli macie podobnie jak ja, to warto jest sobie robić na przykład jakieś kąpiele stóp. Jeżeli nie umiecie się jakoś przekonać do takich właśnie, do stosowania jakichś bogatych preparatów na stopy, bo uważacie to za niekomfortowe, brakuje Wam systematyczności, kąpiele są tutaj ciekawą opcją, bo kąpiel stóp trwa na przykład tam 20 minut, tak naprawdę do takiej kąpieli dokładacie to, co Wy uważacie za stosowne. Można dodawać sól do kąpieli, można dodawać jakieś surowce, na przykład, które można kupić przykładowo w aptece, na przykład czystą glicerynę. Można dodać nawet olej spożywczy, jaki się ma. Ale można też oczywiście jakoś tam bardziej wzbogacać takie kąpiele, stosować specjalne preparaty typowo przeznaczone do kąpieli. Może któraś z Was by się kupiła na zakup czystego mocznika na stronie z półproduktami. Można sobie kombinować i stopy właśnie pielęgnować w różny sposób, ale no jednak nawet takie 20-minutowe wymoczenie stóp w bogato przygotowanej, sutej kąpieli no nie da nam takiego efektu jak wtedy, kiedy zastosujemy sobie preparaty dedykowane typowo na stopy. Akurat jeżeli chodzi o krem antytarka, to jest krem przeznaczony typowo do bardzo spękanych pięt. On ma tutaj aż 30% mocznika, więc to będzie działało nam już widocznie złuszczająco i to ma zapewnić zmiękczenie stóp i przede wszystkim tych takich zrogowaciałych pięt. To jest bardzo istotne, że jeżeli ktoś sięga po tarkę, to zdarza się, że nadmiernie usuwa ten zrogowaciały naskórek, co przyczynia się do jego jeszcze większego narastania. Bo skóra na stopach, naskórek na stopach jest najgrubszy, i tam on jakby najszybciej, najmocniej oddziałuje na wszelkiego rodzaju podrażnienia. Stąd na przykład jakieś robią się modzele, nagniotki na stopach, jeżeli gdzieś nas na przykład uwiera obuwie, nawet czasami się zdarza, że my nie czujemy jakiegoś wielkiego dyskomfortu, a widać po stopie, gdzie obuwie, w którym chodzimy, nas uciska, więc stopa, skóra na stopach bardzo szybko reaguje na wszelkiego rodzaju właśnie jakieś uciski czy podrażnienia i właśnie nadużywanie tarki może sprawić, że tylko będzie jeszcze ten efekt takiej zrogowaciałej skóry na piętach zwiększony zamiast zmniejszony. Natomiast jeżeli decydujemy się na preparat, który będzie bardziej działał na zasadzie takiego chemicznego złuszczania, jeszcze tak jak jest tutaj dodatek mocznika, czyli tak naprawdę substancji, która działa delikatnie. Jeżeli nie pamiętacie, przypominam, że u mnie na kanale znajdziecie cały film, w którym opowiadam, jak działa mocznik i właśnie na jakie struktury on działa. On nie działa w taki sposób ani jak kwas, ani jak peelingi enzymatyczne. On działa na jeszcze inne struktury w naszym naskórku. Stąd właśnie mocznik jest idealnym wyborem na pięty, bo z całą pewnością nie dojdzie do takiego nadmiernego złuszczenia zrogowaciałego naskórka na piętach. Ponadto w tym kremie znajdziemy lanolinę oraz olejek miętowy. Lanolina jest naprawdę bardzo silnie okluzyjną substancją, więc przyznam, że przez to jak przeczytałam, że to jest na bazie lanoliny, myślałam, że ten krem będzie bardzo tłusty i taki odżywczy, bardzo bogaty w konsystencję i pozytywnie się zaskoczyłam, ponieważ on się całkiem dobrze wchłania. I wcale nie jest tłusty, ani klejący. I nie zostawia jakiejś wybitnie tłustej warstwy, tak bym się mogła tego spodziewać. Stąd jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i pomimo tego, że nie jestem zbyt systematyczna w pielęgnowaniu stóp, to tutaj ten krem jest dla mnie na tyle komfortowy, że mam motywację, by po niego sięgać. A widząc efekty, tym bardziej jestem zachęcona do stosowania. No i olejek miętowy celem odświeżenia, chłodzenia. Przepraszam za kotka, jeżeli słyszycie. I dodatkowo właśnie olejek miętowy ma też działanie antyseptyczne, więc osoby, które być może mają problemy z nadpotliwością stóp, to tutaj powinno to być troszeczkę zminimalizowane. No i kolejny, jeszcze ostatni, piąty punkt. Substancje aktywne, których unikamy lub które wprowadzamy na wiosnę. Retinol, kwasy, a filtry UV. I tutaj tak naprawdę nie można generalizować. Tak naprawdę wszystkie kosmetyki, które są przeznaczone do użytku domowego, w zdecydowanej większości nie trzeba ich odstawiać. No chyba, że producent wyraźnie na opakowaniu wskazuje, że jest to kosmetyk sezonowy, bądź przeznaczony do stosowania z filtrem, albo do stosowania tylko na noc. Teraz też oczywiście formuły wielu kosmetyków takich dostępnych drogeryjnie
są zaawansowane i te stężenia substancji aktywnych są dość wysokie. Jednocześnie, jeżeli producent wypuszcza to do domowego użytku, to powinno to być bezpieczne do stosowania, ale oczywiście, jeżeli używacie taki kosmetyk jakiś, który czujecie, że może być takim bardziej zaawansowanym, najłatwiej kontaktować się z producentem, bo on wie, jakie tam były zastosowane stężenia, substancje pomocnicze i czy to może wchodzić w jakieś ewentualne interakcje. Kwasy ja tak naprawdę do stosowania domowego nigdy nie polecam. Jeżeli chodzi o kosmetyki, które ja polecam tutaj na swoim kanale, nie tylko na tym filmie, one wszystkie są takie, których nie trzeba w żaden sposób odstawiać w zależności od pory roku. Zawsze staram się promować i pokazywać takie kosmetyki, które są totalne, bezpieczne dla skóry, dla środowiska, które można stosować przez cały rok. Filtry też stosujemy przez cały rok, nie robimy żadnych odstępstw przykładowo na zimę czy na jesień, bo promieniowanie UV oddziałuje na nas tak naprawdę bez względu na porę roku. Także serdecznie zapraszam Was do śledzenia mojego kanału, do zapoznawania się z dodatkowymi materiałami, których mnóstwo już u mnie na kanale znajdziecie, bo ciężko generalizować i ciężko wrzucić tak wiele kosmetyków o tak różnych formułach do jednego worka z napisem stosować bądź nie stosować. Jak to się mówi, wszystko zależy jak leży, więc trzeba to wszystko śledzić. Zapraszam do zapoznawania się z moimi materiałami, by dowiedzieć się więcej, od czego te różne rzeczy zależą. A ja się już z Wami żegnam. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Jeżeli był dla Was pomocny, dajcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, śmiało zadawajcie, chętnie podpowiem. Podzielcie się ze mną swoimi tipami na to, jak zaczynacie pielęgnować swoją skórę wiosną. I widzimy się już niebawem w kolejnym filmie. Na sam koniec jeszcze raz uprzejmie dziękuję firmie Opcja Natura za wsparcie mnie w tym filmie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!